Zapraszamy do obejrzenia poradnika dotyczącego trzeciej części z serii Piracki żywot, czyli Kapitanowie Potępieńców. W opisie filmu znajdziesz oznaczone fragmenty opowieści oraz wszystkie dzienniki. Zagłosuj na opowieść na dowolnej przystani, aby rozpocząć przygodę. Podczas rozmowy z namiotu rozbitka wyjdzie Gibbs, od którego będziesz mógł odebrać kompas kapitana Jacka Sparrowa. Po wykonaniu tej czynności przepłyń przez najbliższy portal. Po wypłynięciu z tunelu potępionych powinieneś dotrzeć na bagna. W tym miejscu twój statek automatycznie zmniejszy prędkość, więc bez problemu przepłyniesz tam każdym statkiem. Kierując się na południe, dotrzesz do zamkniętej bramy. Gdy zatrzymasz swój statek, kieruj się w prawą stronę w głąb lądu. Drogę będzie wskazywać ci kompas oraz zapalające się latarnie. Idąc drogą, dojdziesz do wraku. W kajucie kapitana znajdziesz płomień dusz, który musisz koniecznie zabrać, aby odblokować ukryte dzienniki. Obok wraku znajdziesz szalupę. Skorzystaj z niej i kieruj się z powrotem w stronę swojego statku. Szalupą możesz zwiedzić wyspę i odnaleźć dzienniki. Gdy już będziesz przy statku, kieruj się na północ. Trafisz do drewnianego domku przy brzegu. Przy domku znajdź latarnię, którą musisz zapalić. Dzięki temu obok małego krzesła pojawi się pierwszy zaginiony dziennik. Gdy go przeczytasz, kieruj się szalupą na wschód. Powinieneś dotrzeć do masztu. Zaparkuj tam swoją szalupę, dalej kieruj się lądem. Będąc na lądzie, kieruj się wzdłuż płytkiej rzeczki. Dotrzesz do domku, w którym będziesz musiał zapalić latarnię. Znajdziesz ją po prawej stronie przy schodach. Podążaj w stronę wody za zapalonymi pochodniami. Rozpalające się pochodnie doprowadzą cię do wcześniej zaparkowanej szalupy. Skocz do wody i zanurkuj w stronę rozbitej szalupy, gdzie odnajdziesz drugi zaginiony dziennik. Popłyń szalupą dalej, kierując się na północny wschód. Na dalszej drodze po lewej stronie ujrzysz dwie wiszące klatki. Skieruj się w ich stronę. Wskocz na skałę, aby zapalić latarnię aktywującą pojawienie się dziennika w klatce. Następnie strzel w linkę dalszej klatki. Będąc w wodzie, otwórz klatkę, aby przeczytać trzeci zaginiony dziennik. Wróć ponownie do swojego statku. Jeżeli się zgubiłeś, kompas Jacka Sparrowa będzie wskazywać drogę, którą masz się udać.
Udaj się do domku, który znajduje się na lewo od zamkniętej bramy. Musisz tam zapalić dwie latarnie. Po ich zapaleniu pod domkiem pojawią się duchy. Musisz zapalić świeczkę trzem z nich, aby kontynuować opowieść. Po rytuale Tjadalmy brama otworzy się. Kompas Jacka Sparrowa wskaże Ci kierunek podróży. Dotarłeś do fortu zagubionych dusz. Zejdź na brzeg i zapal latarnię na początku pomostu, dzięki czemu otworzy się brama. W środku przybrzeżnego fortu przy jednej z klatek zapal latarnię, aby pojawił się ukryty dziennik. Wejście do dziennika odkryjesz później. Zapal cztery latarnie na środku, aby otworzyło się zejście w dół. Zeskocz w dół na krawędź studni, gdzie znajdują się szkielety. Po zapaleniu latarni pojawi się czwarty zaginiony dziennik. Wskocz na sam dół studni, gdzie znajdziesz wytrych. Następnie przejdź przez dziurę do zamkniętej klatki. Wytrych jest wielorazowego użytku, więc nie bój się go używać, gdy znajdziesz taką potrzebę. Otwierając klatkę, kieruj się prosto do kolejnej kraty, gdzie musisz użyć ponownie wytrychu. Wejdź drabinką, aby po prawej stronie ściąć linkę, która umożliwi Ci drogę do piątego zaginionego dziennika. Kieruj się dachami do miejsca, w którym znajduje się wcześniej niedostępny dziennik. Po wskoczeniu do klatki możesz przeczytać ostatni zaginiony dziennik. Wychodząc z klatki, wskocz po skrzynkach na murek, a następnie pójdź prosto. Znajdziesz tam bloczek linowy. Użyj go, aby podnieść lewą klatkę. Następnie otwórz prawą klatkę, która po chwili sama się uniesie. Skieruj się naprzód fortu, podążając poprzez gruzy. Na końcu drogi znajdziesz bloczek linowy. Użyj go, aby wejść wyżej. Będąc na górze, podejdź do latarni i ją rozpal. Używając światła spaleniska, rozpal 5 latarni. Gdy to zrobisz, rozpocznie się szturm na fort. Zejdź teraz na brzeg fortu. Na plaży będziesz musiał zawalczyć z duchowymi piratami oraz ich kapitanem. Pokonaj kapitana Briara Czarnego Psa, aby odeprzeć atak na fort. Użyj kompasu Jacka Sparrowa i odnajdź drogę do dalszej części opowieści. Kierując się kompasem, przepłyń przez jaskinię do Isla Tesoro. Gdy dopłyniesz, zaparkuj swój statek i schodami wejdź na mury miasta. Strzel z armaty, aby zdobyć komendację pod tytułem Wywiesić Banderę.
Gdy to zrobisz, zejdź z murów i skieruj się do miasta. Na samym początku ujrzysz piratów przy studni, a na niej znajdziesz klucz do Mercado. Weź go ze sobą. Na lewo od znalezionego klucza znajdziesz sklep z ubraniami, do którego ucieka Jack Sparrow. Wchodząc do niego, po lewej stronie znajdziesz pierwszy dziennik mieszkańców. Wejdź ze sklepu i kieruj się dalej drogą, którą ucieka Jack Sparrow. Schodząc w dół i przechodząc przez drzwi, po prawej stronie przy drzewach znajdziesz drugi dziennik mieszkańców. Idąc dalej, ujrzysz wieżę, a pod nią budynek z napisem Mercado. Odblokuj drzwi po prawej stronie wcześniej znalezionym kluczem. Wchodząc na piętro w budynku, zapal latarnię za oknem. Następnie przeczytaj notatkę, którą znajdziesz za klapą skrzynki. Gdy to zrobisz, wyjdź z budynku i udaj się w stronę małego pomostu za stojącymi piratami, gdzie znajdziesz szalupę. Podążaj za upiorną łodzią do miejsca ich przeznaczenia. W pewnym momencie przepłynął przez żelazną bramę. Abyś mógł również to zrobić, przejdź prawym murem na drugą stronę. Następnie użyj bloczka linowego podnoszącego bramę. Płynąc dalej, spotkasz piratów, którzy do siebie strzelają. Z boku na skrzyniach znajdziesz trzeci dziennik mieszkańców. Wypływając z tunelu, na lewym brzegu ujrzysz kopiących piratów. Kop tam, gdzie oni, aby odnaleźć ukryty skarb. Gdy wykopiesz kosztowności wieśniaków, przekaż je piratom znajdującym się na szalupie, którą płyniesz. Popłyń dalej szalupą tam, gdzie ją znalazłeś, czyli do brzegu za mostem. Idź tą drogą, aż dotrzesz do wielkiej bramy, przez którą ucieka dalej Jack Sparrow. Obok bramy znajdziesz schody na mury miasta. Przy końcu muru znajdziesz czwarty dziennik mieszkańców. Gdy odczytasz dziennik, zejdź schodami w stronę bramy. Przed nią znajdziesz bloczek linowy, który posłuży Ci jako winda. Drugi bloczek linowy posłuży do przeskoczenia przez platformę dalej. Trzecim bloczkiem linowym ponownie przestawisz platformę, aby móc użyć kolejnego bloczka. Czwartym bloczkiem linowym wyciągniesz platformy przy murze, którymi dalej będziesz się kierować. Kontynuuj drogę do momentu, gdy spotkasz Jacka Sparrowa na schodach. Gdy go zobaczysz, otwórz drzwi, które prowadzą cię do piratów, proszących psa o oddanie klucza. Pies po chwili zniknie i pojawią się za nim ślady. Podążaj za nimi, aż w końcu odnajdziesz klucze do więzienia.
Gdy je znajdziesz, otwórz więzienie piratom, aby odblokować komendację. Następnie podejdź do zamkniętych drzwi i otwórz je znalezionymi kluczami. Dalej znajdziesz dwa bloczki linowe. Ustaw je odpowiednio, żebyś mógł przeskoczyć dalej. Zanim jednak przeskoczysz, po lewej stronie strzel w linę, aby odblokowała się trzecia platforma. Podążaj dalej za Jackiem Sparrowem do momentu, w którym zobaczysz go stojącego przy drzwiach. W tym miejscu znajduje się studnia, z której za pomocą bloczka linowego wyciągniesz klucz do skarbca. Otwórz nim drzwi, przy których stał Jack. Zobaczysz go siedzącego w skarbcu. Gdy Jack zniknie, pójdź schodami w górę do momentu ujrzenia piratów, z którymi będziesz musiał walczyć. Po ich pokonaniu pójdź dalej do miejsca, gdzie będzie wejście na dach. Zeskocz niżej. Na murku będziesz mógł przeczytać piąty dziennik mieszkańców. Zacznij uciekać w stronę statku, w międzyczasie pokonując piratów. Przejścia odblokują się dopiero, gdy pokonasz ich wszystkich. Jeżeli się zgubiłeś, pamiętaj, że kompas Jacka Sparrowa zawsze wskaże właściwą drogę. W ostatnim zablokowanym miejscu musisz pokonać kapitana Briara Czarnego Psa. Jeżeli to zrobisz, przejście do twojego statku odblokuje się. Pójdź na statek i popłyń w stronę świecących się latarni na morzu. Użyj kompasu Jacka, żeby trzymać kurs podczas podążania za czarną perłą. Na końcu drogi dopłyniesz do tawerny potępieńców. Porozmawiaj z kapitanem Jackiem Sparrowem i zwróć mu jego kompas. Po zakończeniu rozmowy z Jackiem, wejdź z tawerny i przepłyń przez portal, dzięki czemu wrócisz na normalny serwer. Gdy ukończysz opowieść, otrzymasz kufel potępieńców. Wykonując w pełni opowieść, posiadając wszystkie komendacje, otrzymasz koncertynę, lirę korbową, banjo oraz bęben potępieńców. Zostaw łapkę w górę i subskrybuj nasz kanał, aby dostawać powiadomienia o nowych filmach. Wpadnij na nasze social media, aby być na bieżąco z aktualnościami z gry.